Dobra pamięć. Nawyki w innych kontekstach. Bo myślałem o porze dnia, kiedy na przykład się uczymy albo staramy się jakieś informacje przyswajać, i o nawykach w kontekście snu. Myślę, że te pory dnia i sen gdzieś się przeplatają, więc jestem bardzo ciekaw twojego zdania. Warto skupić się na temacie naszego snu, bo sen będzie wpływał na cały szereg mechanizmów, procesów zachodzących w naszym organizmie. Jeżeli zadbamy rzeczywiście o ten sen, to mając taką podstawę, na niej będziemy mogli budować całą resztę, czyli to, jak się czujemy, jak się uczymy, jak zapamiętujemy. Bez snu stosowanie tych wszystkich innych technik jest mało skuteczne, dlatego że to sen jest podstawą do tego, aby zacząć robić cały biohacking i wprowadzać te wszystkie techniki. Jeżeli chodzi o sen, to bardzo ważna jest higiena snu. Przez higienę snu rozumiem to, aby spać w całkowicie ciemnym pomieszczeniu, bez tak naprawdę żadnych źródeł światła, czy to zza okna, czy to w naszym pokoju, w sypialni, bez żadnych tam diod, lamp, żarówek, czegokolwiek, co mogłoby ten sen zaburzać, nawet nieświadomie, gdy nie zdajemy sobie sprawy, to jakieś mrugające źródło światła czy urządzenia w trybie standby mogą ten sen zakłócać, więc to tak, w kontekście... Tak, w kontekście higieny snu będzie ważne. Tak naprawdę do snu my przygotowujemy się podczas całego naszego dnia, bo to nasz dzień definiuje pewien rytm, cykl dobowy, który mamy, no i odpowiednie wydzielanie hormonów podczas tego dnia będzie ostatecznie wpływało na jakość snu, którą będziemy mieli. Warto też pamiętać, aby spać odpowiednią ilość godzin, czyli te minimum 7-8 będzie naprawdę bardzo dobrą opcją, a każda ilość snu krótsza niż to będzie długofalowo negatywnie wpływała na nasz organizm, na nasze samopoczucie, na nasz układ nerwowy i pracę naszego mózgu. I tutaj jest to nie do przeskoczenia. Nie ma badań mówiących o tym, że śpiąc krócej będziemy się czuli lepiej. No niestety, ten sen musi być odpowiednio długi w odpowiednich godzinach. Co do tych godzin snu, no to kwestia jest nieco dyskusyjna, ponieważ są zwolennicy teorii tak zwanych sów i skowronków, że jednym pracuje się lepiej w nocy, innym pracuje się lepiej w dzień i wystarczy, żeby spać to 8 godzin, ale nieistotne, czy od 22 do powiedzmy 6, czy od 3 rano do 11. A z drugiej strony istnieje wiele badań, które pokazuje, że ten rytm dobowy, ten cykl dobowy jednak jest od świtu do zmierzchu, gdzie podczas świtu wydziela nam się kortyzol, ten taki hormon, który nas w pewnym sensie pobudza, a po zmierzchu zaczyna wydzielać się melatonina, która nas uspokaja i przygotowuje do snu, więc te opinie są jeszcze nieco podzielone, bo tak jak powiedziałem, są badania zarówno w tym aspekcie, jak i w innym, natomiast myślę, że warto będzie zasypiać jednak przed północą, spać te 7-8 godzin snu w odpowiednich warunkach, czyli całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu, dobrze to pomieszczenie też przewietrzyć przed snem i to będą takie bardzo dobre podstawy w kontekście właśnie naszego snu. Czyli innymi słowy powinniśmy być trochę takim odbiciem lustrzanym tego, jak się porusza słońce. Jeżeli stajemy ze słońcem i staramy się też zasnąć, gdy to słońce już powoli gdzieś tam wygasa nam, nie? Trochę tak. I tak jak pomyślimy sobie o naszych gdzieś tam dziadkach na przykład, to wiele osób z tych naszych poprzednich pokoleń, ono właśnie tak funkcjonowało. Czyli pamiętam, jak moja babcia wstawała rano wraz ze świtem, kiedy też kury się budziły i ona wychodziła do tych kur, to doskonale to pamiętam. I zasypiała, jak już była ta godzina, czy 18, czy 20, czy 21 w lecie, wraz z tym, jak zachodziło słońce. I to tak naprawdę nie tak dawno temu jeszcze stosowaliśmy te metody, no a potem wraz z tym, jak zaczęliśmy używać sztucznych źródeł światła, przesuwamy ten naturalny rytm dobowy, który, no, istnieją dowody na to, że to przesunięcie jest niezgodne z funkcjonowaniem naszego organizmu, no to skutecznie zaburzamy to, jak się czujemy, jak myślimy i wszystkie te procesy poznawcze, na którym nam bardzo zależy. A powiedz mi też, ja słyszałem o takiej teorii, że te 8 godzin
jest to taki jakiś standard przyjęty, ale też jest coś takiego jak cykl, czyli taki cykl chyba 90 minut, tam się wylicza na jakiejś podstawie, że tam albo 3, albo 4 cykle trzeba takie mieć i taki standard tygodniowy to jest bodajże 35 takich cyklów minimum. Czy ty coś o tym słyszałeś, czy jednak jesteś zwolennikiem liczenia jednak według godzin? Słyszałem, czytałem badania i znam ten temat związany czy to ze snem polifazowym, czy to właśnie z tymi cyklami, natomiast ostatecznie koniec końców długofalowe stosowanie wszystkich innych praktyk niż po prostu regularnego snu we właściwych godzinach będzie co najwyżej nieskuteczne, więc po prostu jednak większość badań, teorii i dowodów wskazuje na to, że sen długotrwały, jednorazowy plus ewentualne drzemki w ciągu dnia będzie najlepszym dla nas rozwiązaniem. No też powiem Ci uczciwie, że ja zawsze u siebie podejrzewałem i nadal podejrzewam chronotyp właśnie typu sowa. Chronotyp, czyli właśnie jakbyśmy to dobrze zdefiniowali, typ taki wewnętrzny zegar biologiczny, tak? Dobrze, można tak powiedzieć, czyli kiedy nam się najlepiej myśli, kiedy najlepiej funkcjonujemy. Tak. I właśnie u siebie to podejrzewam, bo zwykle rano mam naprawdę ogromne problemy, żeby wstać, nawet jak już coś tam się przyzwyczaiłem, że jest też 6-7, żeby wstawać do pracy, to problem. A zwykle ten największy taki lot umysłowy to mi się włącza popołudniami, nie? I tak sobie właśnie myślałem, jak ja z tym mogę dealować, co z tym robić, nie? I co? I w sumie wychodzi na to, że jednak powinienem trochę się dostosować do tego, co mnie w rzeczywistości spotkało, czyli gdzieś tam iść w stronę nie kompromisu, a jednak pod dyktando skowronką. Tak naprawdę można podejść na to na dwa sposoby. Jednym sposobem jest to, że po prostu funkcjonujemy wtedy, kiedy dobrze się czujemy i po prostu nie kombinować, nie przesuwać. Skoro tak jest, to tak funkcjonujemy. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, czyli tak jak powiedziałeś, trudno rano się wstaje, myśli się lepiej dopiero gdzieś tam pod wieczór, a tak naprawdę nasza praca wymaga od nas tego, abyśmy pracowali rano, to wtedy musimy nad tym popracować. Czyli moje podejście jest takie, bądźmy racjonalni, kiedy nam to przeszkadza, to zmieńmy, kiedy jest to okej, to może niekoniecznie na siłę próbujmy czegokolwiek zmieniać. Miałem właśnie takich podopiecznych, którym zależało na to, aby rano funkcjonowali jak najlepiej, a też wydawało im się, że są skowronkami i po kilkumiesięcznej pracy, odpowiednich technikach i też suplementach, my odwróciliśmy ten odwrócony rytm dobowy, który był, rytm kortyzolu. Że te osoby wstają teraz 6 rano wypoczęte, świetnie gotowe do pracy, a wieczorem po prostu są uspokojone i gotowe do snu. Więc można podejść z dwóch stron. Albo jest nadzieja. Tak, jest nadzieja. Albo po prostu robimy tak, jak się czujemy, a jak musimy to przestawić, no to jest szansa, że uda się to przestawić. No w takim razie apel dla wszystkich SUV, które nas oglądają, które mają osoby, które mają chronotyp pozwalający im tylko i wyłącznie na funkcjonowanie jak wampiry nocą. Nie musicie na nocne zmiany pracować non-stop. Możecie się zgłosić do Kamila i tutaj dostaniecie wsparcie i zafunduję wam takie usługi zegarmistrza trochę, można w tym kontekście to nazwać.